Ladies and gentlemen! Chłopak urodzony w Żywcu, południe Polski Śląsk, miejsce oddane sercu. Wychowany w Gilowicach, gdzie rodzina, przyjaciele żyli skromnie, a on wierzył swoje przeznaczenie. Kiedy miał 12 lat, pierwsze treningi pod Grojcem, bok stał się pasją, jego życiem, jego wzorcem. Potem zmiana klubów i ta GKS Jastrzębie. Wiara w sercu płonie z Bogiem, zawsze i wszędzie. Rocznik 9-4, pierwszy sukces, pierwszy tytuł, mistrzostwo Polski i brązowy medal w Mińsku. W boksie amatorskim 108 zwycięstw. Od samego początku miał już w pięściach ojczyznę. Potem zawodowstwo, był to rok 99. Za namową Gmitruka kolejny krok przed siebie. Wygrane w Anglii, to był początek drogi, drogi, w której narodził się polski wojownik. Cała Polska razem z tobą, o tym pamiętaj. Na arenie we Wrocławiu 10 września miliony serc, bo jesteś w naszych sercach. To jest twój czas, więc pokaż, jak zwyciężasz. Cała Polska razem z tobą, o tym pamiętaj. Na arenie we Wrocławiu 10 września miliony serc, bo jesteś w naszych sercach. To jest twój czas, więc pokaż, jak zwyciężasz. Z pokorą i ambicją trenował coraz ciężej, by sięgnąć po mistrzostwo w wadze półciężkiej. Pokonanie Blitza pokazało światu talent, determinację, siłę, waleczność i wiarę. Kolejne walki umocniły pozycję, boks to jego droga, którą idzie przez życie. Zrobił kolejny krok, by zdobyć zwycięstwo. Zmienił kategorię na wagę junior ciężką. Przeprowadzka do Stanów to był odważny krok. W tamtej chwili postawił wszystko na boks. Pokonanie Cunninghama, Jonathana Banksa utwierdziło wszystkich, marzenie się spełnia. Pan w jego rękach po raz drugi mistrzem świata, a na jego tle biało-czerwona flaga. Polski nie zostawił, tutaj ma swoje korzenie. Walczy z wiarą w Boga, bo zna swe pochodzenie. Cała Polska razem z tobą, o tym pamiętaj. Na arenie we Wrocławiu 10 września miliony serc, bo jesteś w naszych sercach. To jest twój czas, więc pokaż, jak zwyciężasz. Cała Polska razem z tobą, o tym pamiętaj. Na arenie we Wrocławiu 10 września miliony serc, bo jesteś w naszych sercach. To jest twój czas, więc pokaż, jak zwyciężasz. Nie jeden pseudokrytyk i pseudoznawca nie dawał mu szans, mówiąc: dopiec nie dorasta. Waga ciężka nie dla niego, jest za mały. Nie da sobie rady, a na zmiany jest za stary. Wygrana z Gołotą obaliła wszystkie bzdety. Ile można słuchać niedowiarków bez wiedzy. Szlifując styl, szybkość, taktykę, technikę, pokazał, co potrafi, jakim jest zawodnikiem. Góral z krwi i kości, wojownik z duszy serca. Zdobędzie każdy szczyt, bo wie, jak zwyciężać. On ma w sobie siłę, determinację, dumę. I tak w kolejnych walkach pokazał, co umie. Wygrał z Areolą, potem wygrał z Grantem. Sukces za sukcesem i kolejne drzwi otwarte. Walka o mistrzostwo już 10 września. Tomku, jesteśmy z tobą, o tym pamiętaj. Cała Polska razem z tobą, o tym pamiętaj. Na arenie we Wrocławiu 10 września miliony serc, bo jesteś w naszych sercach. To jest twój czas, więc pokaż, jak zwyciężasz. Cała Polska razem z tobą, o tym pamiętaj. Na arenie we Wrocławiu 10 września miliony serc, bo jesteś w naszych sercach. To jest twój czas, więc pokaż, jak zwyciężasz.